W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W liście wielkanocnym święty Atanazy, biskup, tak pisał: wspaniałą jest rzeczą, bracia moi, zdążać od jednego święta do drugiego, przechodzić od jednej modlitwy do innej, iść od jednej uroczystości do następnej. Niedawno świętowaliśmy Wielkanoc, dzisiaj już piąta niedziela po Wielkanocy. Przed nami dni krzyżowe, a w najbliższy czwartek uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Mówi dzisiaj Pan nasz Jezus Chrystus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Jest to wezwanie do modlitwy i obietnica jej spełnienia. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Modlitwa jest to ascensio mentis ad Deum, wzniesienie umysłu do Boga. Naucza papież święty Pius X w katechizmie. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest wzniesieniem umysłu do Boga, aby oddać Mu cześć, aby Mu wyrazić podziękowanie i aby Go poprosić o to, czego potrzebujemy. Czy możemy mieć nadzieję, że przez modlitwę otrzymamy potrzebną pomoc i łaskę, o które prosimy? Nadzieja, że przez modlitwę otrzymamy od Boga potrzebną pomoc i łaski, o które prosimy, opiera się na obietnicy wszechmogącego, łaskawego i wiernego Boga oraz na zasługach Jezusa Chrystusa. W czyje imię powinniśmy prosić Boga o potrzebne łaski? Powinniśmy prosić Boga o potrzebne łaski w imię Jezusa Chrystusa, tak jak On sam nas tego nauczył i jak to czyni Kościół, który zawsze kończy swe modlitwy słowami: przez Chrystusa, Pana naszego. Dlaczego powinniśmy prosić Boga o łaski w imię Jezusa Chrystusa? Powinniśmy prosić Boga o łaski w imię Jezusa Chrystusa, gdyż Chrystus jest naszym pośrednikiem i tylko przez Niego możemy się zbliżyć do tronu Bożego. Skoro modlitwa ma tak wielką moc, to dlaczego często nie bywa wysłuchana? Modlitwa często nie bywa wysłuchana, bo albo prosimy o rzeczy, które nie są dla nas zbawienne, albo nie prosiliśmy w odpowiedni sposób. O co przede wszystkim powinniśmy prosić Boga? Przede wszystkim powinniśmy prosić Boga o pomnożenie Jego chwały, o nasze zbawienie, a także o środki, które do tego zbawienia prowadzą. Czy godzi się prosić o rzeczy doczesne? Tak, godzi się prosić o rzeczy doczesne, ale zawsze pod warunkiem, że będzie to zgodne z Jego świętą wolą
oraz że nie sprzeciwia się to naszemu zbawieniu. Skoro Bóg wie, czego potrzebujemy, to po co mamy Go o to prosić? Chociaż Bóg wie, czego potrzebujemy, to jednak chce, abyśmy się modlili do Niego, uznając Go za dawcę wszystkich dobrych darów, aby wyrazić nasze pokorne oddanie i zasłużyć na Jego łaskę. Na czym polega pierwszy i najlepszy warunek, aby modlitwa była skuteczna? Pierwszym i najlepszym warunkiem skuteczności modlitwy jest być w stanie łaski albo pragnąć w nim być. Jakie są inne warunki potrzebne do dobrej modlitwy? Dobra modlitwa wymaga zwłaszcza skupienia, pokory, zaufania, wytrwałości i poddania się woli Bożej. Co to znaczy modlić się w skupieniu? Modlić się w skupieniu to znaczy pamiętać, że mówimy do Boga, a więc powinniśmy się modlić z głębokim szacunkiem i pobożnością, pilnie unikając roztargnienia, a więc myśli niezwiązanych z modlitwą. Czy roztargnienie obniża wartość modlitwy? Tak, o ile doprowadzamy do niego, albo go nie unikamy. Jeżeli zaś pilnie staramy się skupić na modlitwie, wówczas roztargnienia nie obniżają jej wartości, a nawet mogą ją podnieść. Co jest potrzebne do skupionej modlitwy? Przed modlitwą trzeba usunąć wszelkie okazje do roztargnienia, a podczas modlitwy skupić się na tym, że jesteśmy w obecności Boga, który nas widzi i słyszy. Co to znaczy modlić się pokornie? To znaczy szczerze uznawać swoją niegodność, słabość i nędzę oraz zachować odpowiednią postawę ciała. Co to znaczy modlić się z zaufaniem? To znaczy mieć mocną nadzieję bycia wysłuchanym, gdy to posłuży chwale Bożej i naszemu dobru. Co to znaczy wytrwale się modlić? To znaczy nie ustawać w modlitwie, gdy Bóg nas nie wysłuchuje od razu, ale modlić się dalej i goręcej. Co to znaczy modlić się w poddaniu się woli Bożej? To znaczy poddać swą wolę woli Bożej, nawet gdy nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, gdyż Bóg wie lepiej niż my, co jest nam potrzebne do zbawienia. Czy Bóg zawsze wysłuchuje dobre modlitwy? Tak, Bóg zawsze wysłuchuje dobre modlitwy, ale nie zawsze tak, jak my chcemy, ale raczej z największą korzyścią dla naszego zbawienia. Jakie skutki sprawia w nas modlitwa? Modlitwa uczy nas poznać naszą zależność od Boga, najwyższego Pana. Uczy nas myśleć o niebie. Pomaga nam w cnotliwym życiu. Wyprasza nam miłosierdzie Boże.
uzbraja przeciwko pokusom, umacnia w doświadczeniach, wspomaga nas w naszych potrzebach i wyjednuje nam łaskę ostatecznego wytrwania. Kiedy powinniśmy się przede wszystkim modlić? Przede wszystkim powinniśmy się modlić w niebezpieczeństwie, w razie pokusy i w godzinę śmierci. Powinniśmy ponadto często się modlić, a zalecana jest modlitwa rano i wieczorem oraz przed podjęciem najważniejszych czynności. Za kogo powinniśmy się modlić? Powinniśmy się modlić za wszystkich. Po pierwsze, za siebie, a następnie za naszych bliskich, przełożonych, dobroczyńców, przyjaciół i wrogów, o nawrócenie biednych grzeszników, za znajdujących się poza prawdziwym Kościołem oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Drodzy wierni, czasem są zachowania dziwne i niezrozumiałe. Są tacy, którzy ciągle nie mają czasu dla Boga. Są tacy, którzy ciągle nie mają czasu na modlitwę. Mają za to wiele wymówek, aby tylko nie poświęcić czasu Panu Bogu. Ich modlitwa jest poszarpana, nierówna, nieregularna. Nie modlą się albo modlą się słabo, ukradkiem, powierzchownie, źle się modlą. Ich modlitwa, nawet jeśli jest, jest ciągle wybrakowana. Towar wybrakowany. I teraz jest pytanie, jak to możliwe, że dla największego dobrodzieja, największego mego dobroczyńcy nie mam czasu ani chęci do rozmowy. Jak to możliwe, że dla Pana Boga, Stwórcy nieba i ziemi i całego wszechświata, dzięki któremu istnieję i dzięki któremu posiadam wszelkie dobro, wszelkie łaski, nie mam czasu ani serca? Czy może być większa głupota na świecie? Czy może być większa niewdzięczność na świecie? Czarna niewdzięczność. Wzrusz dzisiaj swoją wolę. Zacznij się modlić i módl się dobrze. Masz dzisiaj wyjść z kościoła, z tej mszy świętej, z mocnym postanowieniem, tak dalej być nie może. Od dzisiaj będę miał czas dla Pana Boga. Od dzisiaj będę się modlił. Od dzisiaj będę się modlił dobrze. Od dzisiaj będę się modlił więcej. Od dzisiaj będę się modlił lepiej. Od dzisiaj będę chętnie spędzał czas z Panem Bogiem. Modlitwa nie nudzi, budzi.
Pięknie poucza nas święta Teresa z Awinii. Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i wielkodusznym przewodnikiem, ten wszystko potrafi znieść. Jezus sam przychodzi z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest prawdziwym i szczerym przyjacielem. Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy, jeśli chcemy podobać się Bogu i otrzymywać odeń wielkie łaski, otrzymywali je za pośrednictwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie. Bardzo często sama tego doświadczałam. Pan mi to powiedział. Widziałam niejako naocznie, że jeśli chcemy, aby niezmierzony Bóg ukazał nam swe tajemnice, powinniśmy wchodzić przez tę właśnie bramę. Nie należy szukać innej drogi, nawet jeśli kto osiągnął szczyty kontemplacji. Tą drogą idzie się pewnie i bezpiecznie. Od Pana i przez Pana otrzymujemy wszelkie dobra. On naszym nauczycielem. Poza Nim nie znajdziemy pełniejszego i doskonalszego wzoru do naśladowania. Czegóż więcej moglibyśmy pragnąć, niż mieć u boku tak wiernego przyjaciela, który nie opuści nas w trudnościach i utrapieniach, jak to zwykli czynić ziemscy przyjaciele. Szczęśliwy ten, kto miłuje prawdziwie i szczerze oraz kto jest z nim zawsze. Popatrzmy na sławnego apostoła Pawła, który na ustach zawsze zdawał się mieć imię Jezusa, bo miał je również wyryte i odciśnięte na sercu. Kiedy to zrozumiałam, pilnie się zastanawiałam i stwierdziłam, że niektórzy święci, wyróżniający się życiem kontemplacyjnym, jak Franciszek, Antoni Padewski, Bernard, Katarzyna Sieneńska, podążali tą właśnie drogą. Należy przeto iść tą drogą w pełnej wolności, zdając się całkowicie na Boga. Jeśli zechce zaliczyć nas do grona swych najściślejszych przyjaciół, chętnie przyjmijmy tę łaskę. Ilekroć myślimy o Chrystusie, pamiętajmy zawsze o Jego miłości, dzięki której udzielił nam tak wielu łask i dobrodziejstw, oraz o miłości, jaką nam okazał Ojciec, gdy ofiarował nam tak niezwykłą rękojmię swej miłości ku nam. Miłość bowiem domaga się miłości. Toteż starajmy się mieć zawsze przed oczyma tę prawdę i w ten sposób zachęcajmy się do miłości. Jeśli bowiem Pan da nam tę łaskę i wzbudzi w sercu naszym taką miłość, wszystko stanie się łatwe i w krótkim czasie bez trudu dokonamy bardzo wiele. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Kilka wskazówek praktycznych. Po pierwsze, miejmy swój codzienny program, rozkład modlitwy z wyraźnie określonym, zarezerwowanym czasem na modlitwę. Jeśli jeszcze takiego rozkładu nie uczyniliśmy,
Uczyńmy go dzisiaj i trzymajmy się go wiernie, codziennie. Po drugie, oprócz tego często w ciągu dnia zwracajmy się do Pana Boga i do świętych krótkimi wezwaniami, tak zwanymi aktami strzelistymi. Na przykład: Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przed jazdą, Święty Krzysztofie, módl się za nami. Po trzecie, dokładajmy starań, aby nasza codzienna modlitwa, danina miłości, była kompletna do końca, do ostatniego zdrowaś Maryjo, do ostatniej kropki. Danina miłości powinna być wielkoduszna i kompletna. Nie powinniśmy skracać modlitwy, ani pomijać nawet jednego zdrowaś Maryjo. Czasem Pan Bóg rezerwuje szczególniejsze łaski i światła na ostatnie chwile modlitwy. Gdybyśmy skrócili modlitwę lub z niej zrezygnowali, zostalibyśmy ich pozbawieni. Pamiętajmy dobrze, że nawet małe zaniedbanie w modlitwie jest uchyleniem furtki diabłu i osłabia naszą wolę. Po czwarte, przezwyciężać wytrwale niechęci do modlitwy. Mogą na nas spaść wielkie niechęci do modlitwy. Wielkie niechęci. Opór, awersja, bunt. Co wtedy czynić należy? Naginać wolę. Naginać wolę. Przymuszać się do modlitwy. Walczyć o czas dla Pana Boga, dochować wierności codziennej modlitwie. Przymuszony pacierz jest Panu Bogu miły. Po piąte, nigdy nie popełnijmy tej wielkiej niedorzeczności, jaką jest zaprzestanie modlitwy, gdy popełnimy grzech ciężki. Głupio czyni człowiek i bardzo szkodzi swojej duszy, kto popełniwszy grzech ciężki, porzuca modlitwę. Strzeżmy się grzechu, ale gdybyśmy mieli nieszczęście popełnić grzech ciężki, nie ustawajmy w modlitwie. Módlmy się, przepraszajmy Pana Boga za grzechy swoje. Żałujmy i prośmy o łaskę skruchy i szczerej, dobrej spowiedzi. Drodzy wierni, módlmy się codziennie, módlmy się wytrwale. Módlmy się więcej, módlmy się lepiej. Poucza nas pięknie i budzi nas do wierności modlitwie święty Jan Maria Vianney, święty proboszcz z Ars. Pamiętajcie, dzieci moje, skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego, gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli. Błogosławioną powinnością
i zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie. Oto czym jest szczęście człowieka na ziemi. Modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z Bogiem. Jeśli ktoś ma serce czyste i zjednoczone z Bogiem, odczuwa szczęście i słodycz, które go wypełniają. Doznaje światła, które nad podziw go oświeca. W tym ścisłym zjednoczeniu Bóg i dusza są jakby razem stopionymi kawałkami wosku, których już nikt nie potrafi rozdzielić. To zjednoczenie Boga z lichym stworzeniem jest czymś niezrównanym, jest szczęściem, którego nie sposób zrozumieć. Nie zasługujemy na dar modlitwy, ale dobry Bóg pozwolił, abyśmy z Nim rozmawiali. Nasza modlitwa jest najmilszym dlań kadzidłem. A święta Teresa z Awini tak mówi o modlitwie wewnętrznej. Modlitwa bowiem wewnętrzna nie jest to, zdaniem moim, nic innego, jeno poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylana, po wiele razy powtarzana rozmowa z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Drodzy wierni, ze szczególną troską módlmy się zawsze po Komunii Świętej. Gdy Pan nasz Jezus Chrystus przebywa w naszym sercu, prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie. Duszo katolicka, z wielkim uszanowaniem, w skupieniu, z miłością i czcią uwielbiaj wtedy Pana Jezusa. Dziękuj Mu za wszystkie łaski. Przepraszaj za swoje grzechy i proś ufnie o potrzebne łaski. Mówi dzisiaj Pan nasz Jezus Chrystus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.